Cześć, witam w kolejnym odcinku Telewidza. Dziś przeniesiemy się do lat 60. Na początek najważniejsze wydarzenie. John F. Kennedy zostaje 35. prezydentem USA. Z kosmodronu w Bajkonurze wystartowała Valentina Tierieszkowa na statku Vostok 6, pierwsza kobieta w przestrzeni kosmicznej. Odbywa się pierwsze lądowanie ludzi na Księżycu w ramach misji Apollo 11. 35. prezydent Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy zostaje zamordowany w Dallas. Odbyły się obrady II Soboru Watykańskiego. W Londynie uruchomiono pierwszy na świecie bankomat. Największy samolot świata Boeing 747 wykonał swój pierwszy lot komercyjny. W Polsce obchodzone jest tysiąclecie Chrztu Polski. W sali kongresowej odbywa się pierwszy koncert The Rolling Stones. Otwarto największy polski sztuczny zbiornik wody Jezioro Solińskie na Sanie. Rozpoczyna się produkcja Fiata 125P i Paprykarza Szczecińskiego. Do kin wchodzą Śniadanie u Tiffany'ego, West Side Story, Dr. No, Ptaki, Mary Poppins, Różowa Pantera, My Fair Lady, Dźwięki Muzyki, Księga Dżungli, Funny Girl, 2001 Odyseja Kosmiczna, Hello Dolly i Pewnego Razu na Dzikim Zachodzie. Na świat przychodzą Hugh Grant, Jeremy Clarkson, Antonio Banderas, Barack Obama, George Clooney, Eddie Murphy, Tom Cruise, Jim Carrey, Michael Jordan, Johnny Depp, Brad Pitt, Michelle Obama, Jeff Bezos, Kamala Harris, J.K. Rowling, Adam Sandler, Gordon Ramsay, Julia Roberts, Will Smith, Celine Dion, Jennifer Lopez i Jennifer Aniston. To były wydarzenia z lat 60., a teraz co tam panie w telewizji? W Polsce rozpocznie się wielka gra o pieniądze. A także wojna domowa dorosłych z dziećmi, która już od wielu wieków trwa. Będą też Jacek i Agatka, Reksio, Czterej Pancerni i Pies i Hans Klos, dla którego stawka będzie większa niż życie. Oprócz tego Stanisław Janicki zaprosi nas do Starego Kina. Zobaczymy też, jak wygląda Zwierzyniec i Porwanie Baltazara Gąbki. USA emisje rozpoczynają teleturnieje Let's Make a Deal, Jeopardy i Supermarket Sweep. Swoje śledztwa rozpoczyna porucznik Columbo. Poznajemy też Flintstonów, Jetsonów, Różową Panterę i rodzinę Adamsów. Poszukamy Scooby-Doo, zajrzymy do szpitala miejskiego i na ulicę Sezamkową. Wylądujemy też na wyspie Gilligana i na Hawajach. W Wielkiej Brytanii emisje rozpoczynają Coronation Street, Doctor Who i latający cyrk Monty Pythona. W telewizyjnym podwórku nadal istnieje jeden polski kanał. W Wielkiej Brytanii emisję rozpoczyna BBC Two, w Niemczech CDF, we Francji France 2, a we Włoszech Rai 2. A teraz trochę szerzej o programach z lat 60. Na początek Jacek i Agatka. Była to jedna z pierwszych dobranocy emitowanych przez Telewizję Polską w latach 1962-1973. Autorką serii była Wanda Chotomska, a emisja dobranocki przypadała na godzinę 19:20. Jacek i Agatka to były dwie pacynki, główki nakładane na palec. Pacynki zaprojektował Adam Kilian, a głosu obydwu bohaterom użyczyła Zofia Raciborska. Tytułowy bohater Jacek zainspirował jednego z pacjentów Szpitala Dziecięcego w Konstancinie do pomysłu nagradzania dorosłych odznaczeniem od dzieci. Redakcja Kuriera Polskiego ogłosiła konkurs, dzięki któremu powstał Order Uśmiechu. Kolejny z programów to teleturniej Wielka Gra. Był to teleturniej emitowany na antenie Telewizji Polskiej od 25 listopada 1962 roku do 2 września 2006 roku. Na początku emitowany był na antenie TVP1, później na antenie TVP2.
Prowadzący zmieniali się kilkukrotnie w historii programu. Ostatnią prowadzącą była Stanisława Ryster. Teleturniej charakteryzował się tym, że sprawdzał wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny, do której gracz musiał się przygotować. Był to pierwszy teleturniej w Polsce na zagranicznej licencji. Został prowadzony do programu TVP 25 listopada 1962 roku z inicjatywy Ryszarda Serafinowicza i przez niego też był ten program prowadzony. Do 1969 roku jego asystentką była Joanna Rostocka. Program przez kilkanaście lat nadawany był w niedzielę w programie pierwszym, a później w sobotę co dwa tygodnie w programie drugim. Pierwsza wersja była opracowana na licencji amerykańskiego teleturnieju The $64,000 Question i jego włoskiego odpowiednika Laskia Radoppia. Uczestnicy tego programu często byli zawodowcami, którzy potrafili opanować dowolną dziedzinę. Niektórzy wygrywali wielokrotnie. Wielką grę 18-krotnie wygrywał Jan Wolniakowski, głównie z tematów pochodzących z literatury światowej. Innym znanym 15-krotnym zwycięzcą jest Marek Krukowski, który zwyciężał głównie z tematów muzycznych. Przez 13 lat Wielka Gra była nadawana w niedzielę raz w miesiącu. Od 1975 roku emisja została przeniesiona na sobotę, co dwa tygodnie do końca nadawania teleturnieju. Jeżeli chodzi o zasady gry, to w latach 1962-1975 gracz był umieszczany w specjalnym pokoju izolacji, gdzie odpowiadał na pytania kolejno za 6500 zł, 12800 zł i 25000 zł. Aby wygrać główną nagrodę, trzeba było odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania z jednego z dwóch zestawów w przeciągu 2,5 minuty. W razie poprawnej odpowiedzi na pytanie za główną nagrodę lub rezygnacji z gry przed pytaniem, prezes wręczał graczowi książeczkę oszczędnościową PKO z wartością zdobytej nagrody. W latach 1975-2006 gra składała się z czterech etapów. Od etapu drugiego nagrodą była stawka pieniężna. Stawka podwajała się wraz z każdym etapem. W przypadku złej odpowiedzi na pytanie traciło się wszystkie pieniądze. Można jednak było w każdym momencie zrezygnować i zachować wcześniej wygraną kwotę. W przypadku zakończenia czasu antenowego gra była przerywana i kontynuowana w następnym odcinku. Aby wystąpić w teleturnieju, należało przejść przez eliminacje, które odbywały się kilka razy w roku i w trakcie nich można było wybrać jedną z proponowanych kategorii. Eliminacje polegały na wypełnieniu pisemnego testu złożonego z kilkudziesięciu pytań. Do głównej gry kwalifikowało się dwóch najlepszych zawodników. Etap pierwszy to był pojedynek. Brało w nim udział dwóch graczy, którzy odpowiadali na te same 20 pytań. Żeby nie słyszeli siebie nawzajem, odpowiadali w słuchawkach, których podczas odpowiedzi przeciwnika była nadawana na głośna muzyka. Pojedynek kończył się, gdy jeden z graczy nie odpowiedział na dwa pytania, co skutkowało jego eliminacją. Jeśli żaden z zawodników nie popełnił dwóch błędów, w innym terminie rozgrywany był drugi pojedynek. Natomiast remis w drugim pojedynku oznaczał prawo obu uczestników do dalszej gry. Czas odpowiedzi na pytanie wynosił 20 sekund. W przypadku, jeśli gracze popełnili po dwa błędy jednocześnie, to grało się do jednego błędu przewagi, inaczej był remis. Drugi etap to był egzamin, czyli pytania ekspertów. Gracz, który wygrał pojedynek, odpowiadał na pytania zadawane przez trzech ekspertów. Każdy ekspert zadawał po trzy pytania, więc łącznie tych pytań było 9. Można było popełnić maksymalnie dwa błędy. Czas odpowiedzi na pytanie wynosił 30 sekund. W etapie trzecim gracz wybierał jeden z dwóch zestawów znajdujących się na kole. Jeden zestaw zawierał dwa pytania. Czas odpowiedzi na pytania wynosił 2 minuty. Później gracz brał zestaw o tym samym numerze jak poprzednio, tyle że czas na odpowiedź na pytania wynosił 2 minuty i 30 sekund. Etap czwarty, czyli finał, gracz miał do wyboru jedno z 10 pytań znajdujących się na kole. Czas odpowiedzi na pytanie wynosił 2 minuty. Teraz pierwszy z seriali Wojna domowa. Był to serial komediowy emitowany w latach 1965-1966 i powstały na kanwie felietonów Miry Michałowskiej publikowanej w tygodniku Przekrój. Serial opowiada o życiu 16-letniego Pawła i 15-letniej Anuli, mających problemy typowe dla ówczesnych nastolatków.
Serial łączy elementy realistyczne z surrealistycznymi scenkami kartonowymi, obrazującymi wewnętrzne doznania bohaterów lub wzmacniającymi ważniejsze przesłania, których umowna estetyka zbliżona jest do kabaretu starszych panów. Dom, w którym mieszkali główni bohaterowie, znajduje się przy ulicy Senatorskiej 24 w Warszawie. W rolach głównych wystąpili Kazimierz Rzucki jako Kazimierz Jankowski, ojciec Pawła, Irena Kwiatkowska jako Zofia Jankowska, matka Pawła, Krzysztof Janczar jako Paweł Jankowski, Andrzej Szczepkowski jako Henryk Kamiński, sąsiad i wujek Anieli, Alina Janowska jako Irena Kamińska, sąsiadka i ciotka Anuli, Elżbieta Góralczyk jako Anula i Jarema Stępkowski jako nieznajomy, pytający w każdym odcinku o suchy chleb dla konia. Kolejny z seriali to Czterej pancerni i pies. Był to serial w reżyserii Konrada Nałęckiego według scenariusza Janusza Przymanowskiego na podstawie książki tegoż samego autora pod tym samym tytułem. Fabuła przedstawia losy załogi czołgu Rudy 102 i psa Szarika podczas II wojny światowej. Serial powstał w latach 1966-1970. Pierwszy odcinek został wyemitowany na antenie TVP 25 września 1966 roku. Pierwotnie serial był kręcony i emitowany w trzech seriach: w 1966 roku, w 1969 i w 1970. Pierwsza seria powstała na podstawie książki. Po emisji pierwszej serii w telewizji, ogromnej popularności tego serialu, autor napisał dwa kolejne tomy na początku lat 70. Następnie nakręcono kolejne dwie serie serialu i wydano komiks. Na sukces serialu złożył się fakt, iż po raz pierwszy tematyka wojenna została potraktowana lżej, a serial obok poważnych scen mających w swojej treści kwestie wojenne obfitował też w zabawne sceny. Kolejny z programów to W Starym Kinie. Był to cykliczny program Telewizji Polskiej emitowany w latach 1967-1999, w którym przedstawiano starsze produkcje filmowe. Autorem i prowadzącym programu był Stanisław Janicki. Był to najdłużej emitowany program filmowy w historii polskiej telewizji. Początkowo na program składały się audycje tematyczne poświęcone konkretnemu aktorowi czy reżyserowi, w których prezentowano fragmenty starych filmów przeplatane bogatym komentarzem autora. Z czasem formuła zmieniła się i zaczęto prezentować całe filmy, poprzedzane przedmową Stanisława Janickiego. A teraz będzie Reksio. Był to polski serial animowany dla dzieci w reżyserii według scenariusza Lechosława Marszałka, produkowany w latach 1967-1990. Produkowany był w studiu filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Fabuła opowiada o przygodach fantastycznej postaci tytułowego psa o imieniu Reksio oraz innych zwierząt i jego właścicieli. Pierwowzorem Reksia była suczka trola należąca do scenarzysty serialu. Pierwszy odcinek serialu nosił tytuł Reksio Poliglota. Wszystkie odcinki do 1971 roku były produkowane przez Lechosława Marszałka. Nie miały one czołówki, czołówka została wprowadzona dopiero w 1972 roku. Łącznie wyprodukowano 65 odcinków z przygodami Reksia. A teraz czas na program Zwierzyniec. Był to program przyrodniczy adresowany do dzieci i młodzieży. Emitowany był w latach 1968-1988 w paśmie popołudniowym w poniedziałki od 16.30 do 17.30. Gospodarzem programu był Michał Sumiński, myśliwy i miłośnik zwierząt. W skład Zwierzyńca wchodziły Gawędy pana Michała, powieści o zwierzętach Marii Sołtyńskiej i filmy przyrodnicze. Na koniec wyświetlano kreskówki wytwórni Hanna-Barbera, m.in. pies Huckleberry, Pixie Dixie i pan Jinx, miś Yogi, goryl Magilla i Walligatora. Program rozpoczynał się piosenką o słowach: i kudłate, i łaciate, pręgowane i skrzydlate, co skaczą i fruwają, na nasz program zapraszają. Kolejny z seriali to Stawka większa niż życie.
Był to 18-odcinkowy czarno-biały serial telewizyjny wyprodukowany w latach 1967-1968 przez zespół filmowy Syrena. Emitowany był na antenie TVP od 10 października 1968 roku do 6 lutego 1969 roku. Lecz zanim był emitowany serial, bo w okresie od 28 stycznia 1965 roku do 23 lutego 1967 roku Telewizja Polska emitowała na żywo serię spektaklów teatru telewizji z serii Stawka większa niż życie. I na fali popularności tych spektakli postanowiono stworzyć serial. Scenariusz serialu napisali twórcy spektakli teatralnych Andrzej Szypulski i Zbigniew Safian, którzy występowali pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych. Akcja serialu rozpoczyna się w 1941 roku. Młody Polak Stanisław Kolicki zamierza przedostać się do Związku Radzieckiego, by przekazać informacje o koncentracji wojsk niemieckich na granicy. Zostaje zatrzymany przez radziecki wywiad. Będący udząco podobnym niedawno aresztowanego oficera niemieckiego Hansa Klossa zajmuje miejsce swojego sobowtóra w wywiadzie niemieckim. Jako agent J-23 rozpoczyna misję szpiegowską. Teraz jeszcze jeden serial animowany, Porwanie Baltazara Gąbki. Ten serial był produkowany w latach 1969-1970 na podstawie książki autorstwa Stanisława Pagaczewskiego o tym samym tytule. Każdy odcinek tego serialu trwa około 6 minut. Słynny badacz, a także autor wielu rozpraw naukowych z biologii, Baltazar Gąbka wyrusza do krainy deszczowców w celu obserwacji żab latających oraz zbierania informacji do swojej pracy. Jego długa nieobecność w ojczyźnie zaniepokoiła księcia Kraka, który rozkazał zorganizować ekspedycję mającą na celu sprowadzenie naukowca do kraju. Z Krakowa na ratunek wyrusza ekspedycja, w której skład wchodzą Smok Wawelski oraz Bartolini Bartłomiej Herbu Zielona Pietruszka, nadworny kucharz, mamma mia. Wyruszają oni do krainy deszczowców samochodem amfibią. Ich tropem podąża szpieg z krainy deszczowców, Don Pedro di Pomidore. Karamba. Let's make a deal. Ten teleturniej powstał w Stanach Zjednoczonych w 1963 roku. Został stworzony przez Stevena Hatosa i Mantiego Hoa. Forma teleturnieju Let's Make a Deal polega na tym, że uczestnicy zostają wybierani z publiczności znajdującej się w studiu. Zawierają oni różne zakłady z prowadzącym program. W większości przypadków uczestnik otrzymuje coś w nagrodę i później może tę nagrodę zachować lub wymienić ją na coś, nie wiedząc, czy ta nagroda będzie bardziej atrakcyjna od tej, którą już posiada, czy może być to na przykład zonk. I tradycją tego programu również jest to, że uczestnicy, którzy znajdują się na publiczności, są zawsze przebrani w różnokolorowe stroje. Na licencji tego programu w Polsce produkowane było Idź na całość, które było emitowane w latach 1997-2001 na antenie telewizji Polsat. Kolejny z teleturniejów to Jeopardy. Teleturniej jest stworzony przez Merta Griffina i oryginalna wersja zadebiutowała 30 marca 1964 roku na antenie NBC i była emitowana do 3 stycznia 1975 roku. Później były również emitowane wersje lokalne w syndication w 1974 i 1975 roku, później ponownie w NBC od 1978 roku do 1979 roku, a najnowsza wersja jest produkowana od 2021 roku jako codzienna wersja lokalna w syndication i jest produkowana przez Sony Pictures Television. Zasady programu są takie, że trzech zawodników rywalizuje ze sobą w quizie składającym się z trzech rund: Jeopardy, Double Jeopardy i Final Jeopardy. I materiał do wskazówek obowiązuje szeroki zakres tematyczny, w tym historie, bieżące wydarzenia, nauki ścisłe, sztukę, popkulturę, literaturę i języki. Wszystkie wskazówki przedstawiane są jako odpowiedzi, a odpowiedź na odpowiedź trzeba sformułować w formie pytania.
Na licencji tego teleturnieju produkowany jest w Polsce teleturniej Wabank, który był emitowany w latach 1996-2003 oraz ponownie od 2020 roku na antenie TVP2. Kolejny z teleturniejów to Supermarket Sweep. Jest to teleturniej łączący ze sobą zwykły teleturniej zespołowy z koncepcją wyścigu na żywo w specjalnym stworzonym do tego supermarkecie. Oryginalny program był emitowany na antenie ABC od 20 grudnia 1965 roku do 14 lipca 1967 roku oraz później po wielu latach ponownie na antenie Lifetime od 5 lutego 1990 roku do 16 czerwca 1995 roku oraz jeszcze raz ponownie od 3 kwietnia 2000 roku do 23 maja 2003 roku na antenie Pax TV, a ostatnia wersja wznowiona nie tak dawno, bo 18 października 2020 roku jest emitowana na antenie ABC. W pierwszej wersji gospodarzem był Bill Malone, a najdłużej prowadzącym był w wersjach Lifetime i Pax TV był David Ruprecht. W wersji 2020 prowadzącą jest Leslie Jones. Teleturniej składa się z trzech etapów. Na początek jest Mini Sweep. Został prowadzony od drugiego sezonu w 1990 roku i jest to rozgrywane na początku pierwszej rundy. Jest to pytanie, zwyczaj rymowany wierszyk, który doprowadza do poprawnej odpowiedzi identyfikacji właściwego produktu. Osoba, która odgadnie tę rymowankę, musi pobiec do supermarketu, znaleźć specjalnie oznaczony produkt i przynieść go do prowadzącego w ciągu 30 sekund. Jeśli uda się to zrobić w ciągu 20 sekund lub mniej, to uczestnik wygrywa $100. Później są rundy pytań. Rundy pytań rozpoczynają się od tego, że prowadzący daje wszystkim uczestnikom po minucie i 30 sekundach, które będą później użyte w wielkim wyścigu. I do tego można za każdą poprawną odpowiedź otrzymać kolejne 10 sekund, a te rundy pytań dotyczą zazwyczaj identyfikacji sloganów lub produktów, które znajdują się w supermarkecie. Później odbywa się tak zwany Big Sweep. Podczas tej rundy, czy właściwie finału, trzy zespoły, które ze sobą rywalizują, biegają po supermarkecie i zbierają towary. Chodzi o to, żeby suma tych zakupów była jak najwyższa. Ta drużyna później przechodzi do kolejnej rozgrywki i ma szansę wygrać $5000. Tak było w wersjach emitowanych w latach 90. Jeżeli chodzi o 2020 rok, to maksymalnie można wygrać 100 tysięcy i podczas tej rundy, czyli Big Sweep, trzeba zebrać produkty, maksymalnie 5 z każdego rodzaju. Oprócz tego różne produkty bonusowe, które w zależności od gry są wymieniane, wtedy można zyskać dodatkowe bonusy pieniężne. Na koniec jest Bonus Sweep albo Super Sweep w wersji 2020 roku. Jest to szansa na wygranie $5000. W wersjach 1990-2003 było to 5000. Wystarczyło odnaleźć 3 produkty w czasie nie dłuższym niż minutę i przed upływem tego czasu znaleźć trzeci produkt i położyć swoje ręce na pieniądzach. Jeżeli chodzi o wersję 2020 roku, to zasady są bardzo podobne. Po znalezieniu trzech przedmiotów suma wynosi 25 tysięcy. Przy trzecim produkcie jest możliwość taka, że można kupować dalej albo zabrać pieniądze, które się otrzymało. W kolejnym kroku dostaje się dodatkowe 20 sekund. Jest szansa na wygranie 50 tysięcy. Gdy to się uda, później można znowu zdecydować, czy zabrać 50 tysięcy, czy w dodatkowych 15 sekundach znaleźć piąty produkt i mieć szansę na wygranie $100000. Colombo. Serial był emitowany w latach 1968-1978 oraz ponownie od 1989 roku do 2003 roku. W roli głównej wystąpił Peter Falk. W Polsce serial był emitowany w latach 70. na antenie TVP. Tytułowym bohaterem serialu jest porucznik Colombo, który pracuje w Wydziale Zabójstw Policji w Los Angeles. Zbrodniarzami głównie są osoby wysoko sytuowane, którzy mają różne motywy zbrodni. Serial spopularyzował specyficzny układ, tak zwaną odwróconą tajemnicę. Najczęściej na początku odcinka widzowie dowiadują się, kto jest mordercą, poznają motyw, przygotowania oraz wykonanie zbrodni. Następnie większość każdego odcinka
zajmuje dochodzenie prowadzone przez porucznika Colombo, który odnajduje zabójcę i wiąże go ze zbrodnią. Zbrodniarze traktują Colombo z lekceważeniem z powodu jego sposobu bycia i niedbałego ubioru. Cechą charakterystyczną porucznika Colombo jest ubiór, podniszczony stary prochowiec, niechlujny krawat oraz sfatygowana koszula. Prochowiec posiada wiele kieszeni, do których Colombo chowa dowody oraz swój nieodłączny notes. Ze względu na ubiór Colombo często bywał mylony z bezdomnymi lub akwizytorami. Porucznikowi Colombo towarzyszy również cygaro, które często pali lub przynajmniej trzyma w ustach. Porusza się samochodem Peugeot 403 w wersji cabrio. Często również wspomina o swojej żonie, która jednak nie pojawia się w żadnym z odcinków. Kolejny z seriali to Flintstonowie, w oryginale The Flintstones, choć w Polsce występował ten serial również pod tytułem Między nami jaskiniowcami. Serial opowiada o przygodzie dwóch rodzin jaskiniowców, Flintstonów i Rablów. Serial oparty jest na sitcomie The Honeymooners, czyli pierwowzorze polskich miodowych lat. Akcja serialu toczy się w prehistorycznym miasteczku Skalisko. Głównymi bohaterami serialu są rodzina Flintstonów, Fred, pracownik kamieniołomu, jego żona Wilma, córka Pebbles i ich psozaur Dino, a także rodzina Rablów, Barney, Betty i ich syn Bam Bam oraz hopagór o imieniu Hoppy. Fryderyk Fred Flintstone jest głową rodziny. Jest uzależniony od jedzenia. Zna Barneya od dziecka, pracuje w kamieniołomach, to znaczy fabryce jaskiń, stuknięty i krzemień, jako operator brontokoparki. W wolnych chwilach lubi grać w kręgle, w czym jest bardzo dobry, a także w bilard oraz golfa. Swoje zadowolenie okazuje okrzykiem jabadabadu. Jego żoną jest Wilma, która pracuje jako gospodyni domowa. Barney Rubble to najlepszy przyjaciel Freda Flintstona i jego sąsiad. Często dochodzi między nimi do sprzeczek, które zazwyczaj nie są długotrwałe. Jego żoną jest Betty, również gospodyni domowa, przyjaciółka Wilmy. Pierwotnie serial był emitowany na antenie ABC od 30 września 1960 roku do 1 kwietnia 1966 roku i był pierwszym serialem animowanym puszczanym w prime time. W Polsce serial był emitowany w latach 1976-1983 w TVP1 właśnie pod tytułem Między nami jaskiniowcami. Później powstawały kolejne wersje dubbingowe, a ta najbardziej znana, którą znamy dotychczas, była emitowana po raz pierwszy na antenie Cartoon Network od 1 września 1998 roku. A teraz Jetsonowie. W oryginale The Jetsons. Serial animowany, który był produkowany w wytwórni Hanna-Barbera i był dokładnym przeciwieństwem Flintstonów. Jetsonowie żyją w odległej przyszłości, gdzieś w latach 60. XXI wieku. Pierwsza seria była produkowana w latach 1962-1963, wtedy zrealizowano 24 odcinki i po 22 latach wznowiono produkcję w latach 1984-1987, wtedy powstało kolejnych 51 odcinków. W Polsce po raz pierwszy z lektorem ten serial pojawił się na antenie TVP pod nazwą Odrzutowscy. A później kolejna wersja, już wersja dubbingowana, pojawiła się od 1 września 1998 roku do 7 listopada 2005 roku na antenie Cartoon Network. Akcja ta, już powiedziałem, dzieje się w latach 60. XXI wieku, dokładnie w roku 2061 w mieście Orbit City. Pracownik firmy Kosmiczne Koła Zębate, George Jetson, mieszka w Okrąglaku. Wraz ze swoją żoną Jane, 14-letnią córką Judy, 8-letnim synem Elroyem i szarym dogiem niemieckim Astro. Mają oni również służącą robota Rosie. A teraz warto zapytać, Scooby-Doo, gdzie jesteś? W oryginale Scooby-Doo, Where Are You? To serial animowany, pierwszy z serii o Scooby-Doo, wyprodukowany w latach 1969-1972 przez wytwórnię Hanna-Barbera dla stacji CBS. Serial miał swoją premierę 13 września 1969 roku.
był emitowany przez 2 sezony do 31 października 1970 roku. Serial skupia się na grupie składających się z nastolatków Freda Jonesa, Daphne Blake, Velmy Dinkley i kudłatego Rogersa oraz tytułowego bohatera, psa o imieniu Scooby-Doo. Grupa podróżuje w niebiesko-zielonej furgonetce ozdobionej pomarańczowymi kwiatami. Rozwiązuje różne zagadki związane z lokalnymi legendami w ten sposób, że odkrywają, kto jest sprawcą i prawie zawsze jest to osoba w przebraniu, która stara się wykorzystać legendę, żeby czerpać z tego korzyści. Kolejny z seriali to Coronation Street, brytyjska opera mydlana, emitowana nieprzerwanie od 9 grudnia 1960 roku. Spośród nadal emitowanych seriali to najdłużej emitowana opera mydlana na świecie. Serial obecnie emitowany jest na ITV. Elementem łączącym setki postaci i wątków, które przewinęły się przez serial, jest tytułowa Coronation Street, fikcyjna ulica w Manchesterze, gdzie kręcony jest serial. To właśnie perypetie kolejnych pokoleń jej mieszkańców są główną osią fabuły. Obecnie emitowanych jest 6 premierowych odcinków, po 2 odcinki w poniedziałki, środy i piątki. W Polsce ten serial emitowała pod oryginalnym tytułem TVP Regionalna od 7 kwietnia 1999 roku do 6 sierpnia 1999 roku. Pokazywano wtedy odcinki z 1992 roku. Na kolejny z długo już emitowanych seriali do dnia dzisiejszego, czyli Szpital Miejski. W oryginale General Hospital, tym razem amerykańska opera mydlana, emitowana od 1963 roku. Akcja rozgrywa się w środowisku medycznym i jest to najdłużej produkowana opera w mydlana w amerykańskiej stacji American Broadcasting Company West i Sunset Gower Studios. W 2002 roku serial przekroczył próg 10 tysięcy odcinków, a 23 lutego 2018 roku wyemitowano odcinek 14-tysięczny. Tytułowy szpital miejski zlokalizowany jest w fikcyjnym miasteczku Port Charles. Serial zadebiutował 1 kwietnia 1963 roku. W Polsce był emitowany przez telewizję Polsat 2 razy w tygodniu od 6 maja 1994 roku do 30 sierpnia 1995 roku i łącznie wyemitowano 125 odcinków. Kolejny z seriali, który nadal jest emitowany, a premierę miał w latach 60., to Doctor Who, brytyjski serial science fiction produkowany przez BBC od 1963 roku. W 1989 roku produkcja została zawieszona. Po nieudanej próbie przywrócenia produkcji w 1996 roku serial ostatecznie powrócił na antenę w 2005 roku. Serial obecnie składa się z ponad 800 odcinków. Od 2008 roku tytułową rolę doktora odgrywa Jodie Whittaker. Serial zyskał miano kultowego i na stale wpisał się w poczet kultury brytyjskiej. Serial skupia się na przygodach władcy czasu, podróżującego przez czas i przestrzeń, humanoidalnego, obcego, znanego jako doktor. Zwiedza wszechświat w swoim TARDIS, żyjącym statku kosmicznym, który wygląda jak niebieska budka policyjna. Swoje podróże zwykle zabiera towarzyszy, z których większość zalicza się do rodzaju ludzkiego. Podczas swych wycieczek po wszechświecie doktor mierzy się z wrogami, ratuje cywilizację, pomaga ludziom i naprawia błędy. Kolejny z seriali to Rodzina Adamsów, w oryginale The Addams Family, emitowany w latach 1964-1966. Serial opowiadał o losach rodziny Adamsów, która była rodziną jak z horroru. Adamsowie to potworna rodzina sadystów, masochistów i potworów. Mieszkają na bagnach w ogromnym zapuszczonym dworze. Ich dom pełen jest narzędzi tortur, ukrytych przejść i pułapek. Mimo to serial nie jest horrorem, a parodią horrorów pełną czarnego humoru i zabawnych scen. Kolejny z seriali to Wyspa Gilligana, w oryginale Gilligan's Island. To amerykański serial komediowy emitowany na antenie CBS w latach 1964-1967. Serial cieszył się wielką popularnością w USA, gdzie do dziś uchodzi za kultowy. Ale serial nigdy nie był emitowany w Polsce. Serial składał się z 98 odcinków, z czego pierwszych 36 było czarno-białych, a
a pozostałe 62 kolorowe. Tematem serialu są zabawne przygody siedmiorga rozbitków, których statek rozbił się w czasie sztormu i wylądował na jednej z tropikalnych wysp gdzieś na Pacyfiku. Rozbitkowie musieli przystosować się do życia na bezludnej wyspie, co znakomicie im się udało. Kolejny z seriali to Hawaii Five-O, amerykański serial emitowany przez CBS w latach 1968-1980. W Polsce serial był emitowany przez CBS Action i serial opowiada o codziennej pracy specjalnej jednostki policji na Hawajach, kierowanej przez Steve'a McGarreta w tej roli Jack Lord. 19 maja 2010 roku stacja CBS zamówiła remake serialu, który był odświeżoną wersją swojego pierwowzoru z lat 1968-1980 i ta młodsza wersja już zakończyła emisję w 2020 roku. Kolejny seriali to Różowa Pantera w oryginale The Pink Panther Show. Emitowany w latach 1969-1980 to był amerykański serial animowany, którego głównym bohaterem jest tytułowa Różowa Pantera. The Pink Panther Show liczy 32 odcinki i każda seria miała odrębny tytuł. Jednak na ogół odcinki traktowane są jako jeden serial. Teraz kolejny z programów, który do tej pory jest emitowany, a swoją premierę miał w latach 60. to Ulica Sezamkowa. W oryginale Sesame Street to amerykański program edukacyjny dla dzieci, który zyskał bardzo dużą popularność w USA, ale również w innych krajach na świecie, stanowiąc wzór dla późniejszych programów tego typu. Jest dobrym przykładem wykorzystania edukacji rozrywkowej w procesie edukacji społecznej, w tym wypadku edukacji najmłodszych. Jest nadawany od 1969 roku do dziś i ma ponad 4300 odcinków. Cechą charakterystyczną programu jest udział Muppetów opracowanych przez znanego lalkarza Jima Hensona. Premiera pierwotnej wersji Ulicy Sezamkowej miała miejsce 10 listopada 1969 roku w sieci National Education Television Net, a później w PBS, czyli Public Broadcasting Service, powstało ponad 20 wersji językowych tego programu. W Polsce w pierwszej połowie lat 90. na antenie TVP2 emitowano amerykańską Ulicę Sezamkową w wersji z lektorem, którym był Andrzej Matul. Po czym emisję zakończono, a w 1997 roku zastąpiła ją nakręconą przez TVP polska wersja programu. Polska wersja zawierała również fragmenty oryginalnej amerykańskiej wersji zdubbingowane do polskich realiów. Również powstały na tej bazie programy Świat Elmo w 1999 roku, Bawmy się Sezamku w 2002 roku i Globetrotter Gruber w 2005 roku i również zdubbingowane i pokazywane były na kanale Mini Mini w bloku Sezamkowy Zakątek. Na koniec jeszcze jeden program nadający cyrk Monty Pythona. W oryginale Monty Python's Flying Circus. To komediowy serial, czy właściwie program stworzony przez grupę brytyjskich komików Monty Python. Serial składał się z 45 odcinków stworzonych w czterech seriach dla telewizji BBC w latach 1969-1974. Każdy odcinek stanowił serię luźno powiązanych ze sobą skeczy o absurdalnym charakterze, przeplatanych animacjami Rego Gilliama. Skecze tworzyły specyficzne ciągi znaczeniowe. Widz odnajdywał sens lub nie, jeżeli oglądał wcześniejsze odcinki, w których pojawiały się analogiczne skecze będące kontekstem późniejszych. Charakterystycznym serialu było nagrywanie się z telewizji BBC, najczęściej, że jest w trudnej sytuacji finansowej. Kolejną cechą była również autoironia i brak szacunku dla widza. Komicy z grupy Monty Pythona byli dobrymi obserwatorami różnych grup społecznych. Dobrze potrafili odgrywać różne role społeczne, niejednokrotnie je przejaskrawiając. W późniejszych odcinkach Pythoni zaczynają eksperymentować z formą, jaką jest serial, na przykład poprzez wpuszczanie napisów końcowych w środku odcinka i nawiązując dyskurs z widzem. I to by było wszystko na temat programów telewizyjnych z lat 60. W kolejnym przeniesiemy się do lat 70. Do zobaczenia!